Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, ten bufor, co za mną stoi, jest taki trochę magiczny, no może i nawet magnetyczny, bo przyciąga dużo różnych ciekawostek, odkąd się pojawił. I tym razem powiem wam dosłownie, zabawił się w temat magnetyczny i przyciągnął takie coś. Słuchajcie, to jest separator magnetyczny MagnaClean Professional 2. Jak mi się na pudełku tak czytam, żebym coś nie pomylił, od Adeja. I powiem wam, pierwszy raz w życiu mam w ręku separator magnetyczny. Pierwszy raz, nie miałem do tej pory ani w sklepie na półce, może tam gdzieś widziałem, ale nigdy nie miałem do tej pory z tym styczności. Bo u mnie, że tak powiem, dawał radę ten filtr skośny, ale nie oszukujmy się, mając kopciucha nawet nieużywanego, w instalacji jest tam coraz więcej syfu. Z czego wiem, co wiem z tego, jak wymieniam grzejniki z mniejszych na większe, to zawsze na spodzie tych grzejników po prostu jest tego różnego czarnego. Także teraz będzie fajny temat do potestowania i może nawet sobie trochę wyczyszczę instalację. Także za chwilę o tym. A teraz przejdźmy do tego, powiem wam, z czym mamy do czynienia, bo mając to pierwszy raz w ręku, powiem wam, temat bardzo intuicyjny. Później troszeczkę jeszcze w internet popatrzyłem, ale bardzo mi się podoba. No, bezobsługowy to on jest obsługowy, ale jest bardzo prosty w obsłudze. Dlatego wam zaraz pokażę, z czym mamy do czynienia i jak to się obsługuje. Oczywiście, jak coś źle powiem, to mnie poprawcie w komentarzach, bo to jest mój pierwszy raz rozbierania czegoś takiego. Także lecimy z tematem. Także polecimy w ten sposób, bo ja muszę mieć dwie wolne ręce. Nie da się na jedną rękę tego wszystkiego, powiem, ogarnąć. Czyli tak, pierwszy temat do początku. Mamy zawory przyłączeniowe do instalacji, jak widzicie. Od razu już z zaworkami, także nie trzeba dodatkowych rzeczy dokupywać. Ten jest akurat na jeden cal. I do tych zaworków mamy taki kluczyk. O, bo powiem wam, kurde, w ręce ja mam trochę siły, ale no nie dam rady. A tutaj się otwiera, zamyka. Mamy takie czerwone pole, jak jest zamknięte. Jak jest otwarty, mamy zielone pole. Także bardzo fajnie, że już są motylki od razu w zestawie. Pomaga to w czyszczeniu. Później mamy, tak mi się wydaje i raczej to jest prawda, że to jest temat. Zbudujemy instalację, żeby sobie ustalić, gdzie ma być po prostu. Bo tak, separator zawsze musi być w jednej pozycji. Ale zawory już mogą, o, żeby było widać, mogą mieć tak, 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 tak. No praktycznie, no 360 się nie da, ale do na upartego on cały czas ma być w pionie. A skąd wy sobie chcecie, to sobie dojedziecie. Także to mi się też podoba, że nie ma przymusu montować tak czy tak, tylko przymus jest, żeby była pozycja taka. O, wyżej, bo tu słabo widać. O. Problemy techniczne wiecznie, jak to mówią. Dalej mamy taki jinx fajny i na początku nie wiedziałem, o co chodzi, dopóki nie zrobiłem czegoś takiego. To już niepotrzebne. Dopóki nie włożyłem tego do środka, o, i nie próbowałem wyciągnąć. Nie da rady. Ono się samo klinuje. Trzeba tutaj wcisnąć to białe i dopiero wtedy, słuchajcie, wychodzi. Ale jak wsadzimy dwie końcówki, no to będzie problem, prawda? Dlatego jest pomocnik, o, żeby był w takiej pozycji widać. O, zobaczcie, tutaj mamy takiego pomocnika. Jak to powkładamy jedno, włożymy drugie i tego pomocnika podkręcimy, o, widzicie, to on podejdzie nam do góry, prawda? I teraz nie ma opcji, żeby nam się to nawet przypadkiem z instalacji wypięło, prawda? O, i widzicie, i przyłącza dalej, z którego kierunku byście nie chcieli, macie przyłącza. I tutaj nie ma opcji, żeby się to wypięło z instalacji. No, ale żeby to uwolnić z instalacji, to ktoś to jakoś mądrze wymyślił. Wystarczy tylko złapać ręką, wcisnąć i uwalniacie, nie? No to tak, no, ja po jednym wyciągnę, prawda? Ale tutaj tylko wystarczy wcisnąć o te dwa jinxy i uwalniacie. Także bardzo fajny patent. Prosty. A ja lubię prostotę, która jest użytkowa.
Drugi kluczyk do góry, kto nie ma siły. No i od razu też ten kluczyk pasuje też do zaworków. Także do zaworków tak naprawdę mamy dwa kluczyki. I tak, zobaczmy co tu jest w środku, albo na zewnątrz. Na zewnątrz mamy, o, na szczęście mamy jeden kluczyk. Tutaj mamy do śrubki. Tu jest śrubka spustowa na dole. I o, wszystko rozkręcam. Spustowa. Żeby wodę spuścić z niego, jak chcecie go wyciągnąć, albo no w ogóle, żeby spuścić z niego wodę. Tutaj niestety nie ma w tym zestawie żadnego motylka. No i troszkę ubolewam, jak już dali tyle fajnych rzeczy, to mogli dać, prawda? No, ale każdy ma w domu kawałek śrubokręta. Ja tu akurat próbówką wezmę, zaraz mnie zjedzą, że tą próbówką to robię. Ale jaki elektryk próbówką mnie dokręcą. No sorry. Życie, tu jest, słuchajcie, odpowietrznik. No bo jak wyczyścicie filtr, prawda, z tego syfu, no to trzeba odpowietrzyć, prawda? Gumeczka, o-ring jest. Dobra, zaglądamy do środka. O. Pyk. Część z magnesem i część, która zbiera zanieczyszczenie. I tak, właśnie, nie wiem czy to będzie widać, słuchajcie. Ciężko mi to będzie pokazać, momencik, zaraz zrobię małą przerwę, że tak powiem. O, trochę światła. Słuchajcie, zasilanie i powrót obojętne. Możecie wpinać od góry, od dołu, to nie ma akurat znaczenia. Tylko popatrzcie tutaj. Tutaj są otwory takie niepełne. To jest po to, mi się tak wydawało i to jest tak, no tak jest faktycznie zrobione technicznie. Po to są te otwory tak pod kątem, żeby jak woda wpada, to od razu taki ruch wirowy generował, prawda? Ta co wpada w tą stronę i wyciąganie też. Czy w tą, ja tam nie wiem, w którą stronę jest ten ruch wirowy, ale po to jest tak nacięte, żeby właśnie to krążyło wokół tego magnesu. Magnes jest w środku, zaraz wam pokażę. I no i jak najwięcej tego syfu tutaj zostawiało po prostu na tej obudowie. A i lecimy dalej z tematami. Tu był odpowietrznik, teraz tak. O, to nawet się nie odkręca, powiem wam jeszcze, nie pamiętam dokładnie czynności. Tu mamy tak, temat mamy, że tutaj zbierze nam się syf. Zobaczcie, tu są takie, o, różne tłoczenia jeszcze. Dziwne, różne takie. To mi się też wydaje, że ma wpływ na przepływ jakiegoś właśnie brudu i innych rzeczy, jak woda po prostu w koło krąży, bo to bez powodu na pewno nie jest tutaj zrobione. Że się może nawet tutaj jakieś grubsze treści dostają i spływają na dół. To jest magnes. Zobaczmy, z czego to jest zrobione. Z msiądzu. Czyli to się nie przyczepi. Śrubki z czego? O! Zobaczcie tu, śrubki też. Chyba chromoniklowe nawet. Dobra, to na pewno metalowe. Jest magnes? Jest. Neodymowy. O! Trzyma. Tutaj mamy magnesik, także fajny temat, prawda? Jak wam się tutaj brudu nazbiera, to jak jest magnes, no to ciężko ściągnąć, prawda? Ale jak już nie mamy, idziemy, płuczemy, magnes zostaje z boku. I jest ok. Także tutaj mamy jakąś strefę jeszcze zbierania różnych czynności. Ale tu jeszcze na dole jest drugie. Zobaczcie, tu jest taka dziureczka wpływowa z jednej i z drugiej strony. No i chyba wypływowej nie ma. Nie widzę. Ale na pewno po coś to jest. To jest też, tak jak Krystian mi mówił, do zbierania jeszcze jakieś tam większych kawałków albo czegoś takiego. Także to zobaczymy, przekonamy się na czym to będzie polegało, bo testy będą na pewno, bo jestem bardzo ciekaw. Już wam mówię. No to całość jest. No więcej tutaj nie ma. Cudów nie ma, że tak powiem. I tak. Muszę sobie to poprawić, bo mi będzie źle. I będę to testował. Oczywiście już idziemy na instalację przy okazji. To będzie tutaj, jak to światło zaświeca, będzie coś widać. Tutaj będzie na powrocie, bo to jest powrót. Muszę to na schemacie wszystko jeszcze poprawiać, bo filtr akurat mam tutaj w tym miejscu, ale ogólnie się zgadza, bo jest filtr magnetyczny i później jest ciepłomierz i jest powrót do bufora. Po prostu z powrotu z grzejników wszystko ściągam. I tak, tutaj będzie filtr magnetyczny za filtr. Ja mam w głowie filtr, separator magnetyczny też przed ciepłomierzem, żeby wyłapywać właśnie, żeby w ciepłomierz nie szło.
Ale ja tutaj chcę jeszcze zastosować najpierw filtr skośny siatkowy i dopiero później magnetyczny. Także lepci na magnetyczny, tam sobie filtruje, wyłapuje i później jeszcze przez siatkowy. I to będzie właśnie ciekawostka. Właśnie taki teścik mój będzie, czy wyłapie wszystko, no bo on tylko te rzeczy, co są magnetyczne, ma wyłapać, prawda? A ja jestem ciekaw, czy właśnie te jeszcze specjalne tam drążenia, niedrążenia i inne rzeczy, czy uda się, czy to no, wyłapie resztę, nie? Także testy będą na pewno. Testy będą też polegały na tym, żebym sobie pozakręcał praktycznie wszystkie grzejniki w domu. Pompa obiegowa na full i tak jeden grzejnik, później się zakręci kolejny i tu będzie obserwacja, ile się udało z nich syfów wyciągnąć, bo jak już tak pogonię, tak po jednym czy po dwa grzejniki pompą obiegową, to na pewno dźwignie ten cały ten syf, co tam został i będzie wyłapywać. Zobaczymy. No, potestować trzeba, także tutaj już powiem wam, grzejniki niektóre są z 10 lat nieruszane, to na pewno z nich tam coś wyciągnie na zewnątrz. No i kopciuch zawsze jak był odpalany, to pompy od bufora nie były uruchomione, chociaż wcześniej były inne też bufory. Dlatego, że widziałem, że jak odpaliłem kopciucha, nawet tam, żeby przepalić go ogólnie, to później jak chodziły wszystkie pompy obiegowe i pompa od pompy ciepła, to w filtrze skośnym od pompy ciepła było dużo różnych no, syfów było i nic więcej. Bo podniosło z kopciucha, dźwignęło, wyciągnęło i patrzę na pompę, ona ma 900, ciepłomierz od pompy ciepła, tam jest 900 litrów przepływu, myślałem, już zapchało filtr skośny, bo średnio ma być około 1100 litrów na godzinę, także to mi pokazywało. Także powiem wam, temat bardzo ciekawy, oczywiście rekomendacja od Krystiana, także do kanału Krystiana na pewno będzie link w opisie, bo on to się, jak to się ze mnie śmiał, powiedziałem guru hydrauliki, czy jakoś tak, to śmiał się normalnie. No, ja mówię, to cały czas ma być na wesoło i na pozytywnie. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, do mnie przemawia temat, bo trochę w międzyczasie tych filtrów popatrzyłem tylko z boku, że jest przepływ bezpośrednio przez filtr. Nie jest jakiś boczny czy coś, tylko tu dużo nażywca. Cała woda musi przez niego przepłynąć i wypłynąć. Nie ma półśrodków. Także no, musi wyłapać to, co jest wyłapanie. Dziury, o, tutaj fajnie to widać. Dziury, że tak powiem, otwory są konkretne. One nawet pod kątem chyba nawet delikatnie, zobaczcie. To nie jest proste, tylko pod kątem. Jednak, żeby właśnie robić ruch wirowy. To jest banalnie proste do wyciągnięcia, do wyczyszczenia. No i przyłącza już gotowe, macie z tymi, z zaworkami, ze wszystkim, także to jest na plus na pewno. Brakuje mi, w innych filtrach widziałem, że są jeszcze taki słupeczek, jak jest w jednej pozycji, jak robicie, żeby był do ustalenia. No, ale tutaj nie ma, no może to jakiś po prostu inny model. No i co jeszcze jest dobre, słuchajcie. Piszę po polsku. Jednak dało się po polsku napisać i nie ma z tym problemu. W innych językach też, ale niby Polska mały kraj, a udało się na niego to zrobić. Dobra. Nie ma co przyciągać niepotrzebnie materiału. Krystian, dzięki za polecenie twoją osobą, że takie się rzeczy tutaj przyklejają do bufora. Na pewno potestuję. Odzew na... widzicie? Zapomniałem. Ale zaraz sobie przypomnę, na zbiorniki przeponowe, naczynia przeponowe jest bardzo fajne od tamtej firmy i myślę, że tutaj też się Dejowi spodoba materiał, no i będę testował, nie? Bo mi się, no, podoba mi się to po prostu, fajnie zrobione, prosto jest zrobione, bez żadnych jakichś tam wymysłów, no i tyle, także ja lecę z tematem, czekam na grzałkę, bo już do mnie jedzie. Będzie temat grzałki taki kontrowersyjny troszeczkę. Już będzie burza w komentarzach w tym temacie. Ale później pokażę, że jednak to jest prawda. Albo przynajmniej się nie myliłem. Zobaczymy. Dobra. Szczęścia, zdrowia, pomyślności. Trzymajcie się ciepło. Ja lecę z tematem dalej. Nie działa.